Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. W ten poranek Bożego Narodzenia Kościół pozwala nam przeżywać liturgię, która nazywa się mszą o świcie. Tylko właśnie w ten poranek Bożego Narodzenia ta liturgia zaprasza nas, żebyśmy się wsłuchali w to słowo, które jest przeznaczone właśnie na ten moment pomiędzy nocą a dniem. Ten moment, który jest bardzo szczególny, który jest takim momentem nieuchwytnym, takim momentem, w którym człowiek jest zaproszony do takiego głębokiego czuwania, bo to jest chwila, która tak naprawdę jest nieokreślona, trudna do złapania, trudna do jakiegoś takiego zatrzymania, bo kiedy przychodzi dzień, to jest dzień. Kiedy jest noc, to jest noc. Ale ten moment pomiędzy jest czasem bardzo szczególnym. I dlatego, kiedy Pan Bóg nam pozwala dzisiaj o świcie właśnie wchodzić w tę liturgię, to stajemy w tym momencie bardzo uprzywilejowanym, bardzo szczególnym. Być może właśnie w takim momencie, jak ci pasterze, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, którzy po objawieniu aniołów, po obwieszczeniu przez aniołów nowiny, pośpieszyli do Betlejem. Ta sytuacja pośpieszenia była taka dla nich taką sytuacją, kiedy okazali natychmiast posłuszeństwo temu słowu, które zostało wypowiedziane. Przyszło to objawienie anielskie, to obwieszczenie anielskie i oni mieli w sobie tą gotowość posłuszeństwa, aby natychmiast, zostawiając swoje trzody, ruszyć do Betlejem, żeby zobaczyć tego, który został zapowiedziany. Oni usłyszeli być może to, co dla nas dzisiaj jest nieuchwytne, ale być może pasterze usłyszeli co? Że rodzi się nowy pasterz, ten, który będzie pasterzem ludu swego Izraela. I dlatego, że mieli w sobie jakby tę solidarność bycia pasterzami, poruszeni tą zapowiedzią, wyruszyli do Betlejem, aby odnaleźć tego, który został zapowiedziany. Parę razy w tej Ewangelii, która poprzedzała dzisiejszy fragment, jest mowa o tym właśnie, jak aniołowie mówią: idźcie do Betlejem, tam zobaczycie niemowlę owinięte w pieluszki, złożone w żłobie. I to jest znak. To jest znak. Znak, który ma obwieszczać Mesjasza, że narodził się Mesjasz Pan. Ale jak się tak zastanowimy, niemowlę w pieluszkach, złożone w żłobie, jakiż to jest znak? Czy tylko jedno niemowlę było owinięte w pieluszki? Czy tylko jedno niemowlę w czasach trudnych, gdzie nie było miejsca, mogło być położone w jakimś miejscu mało szczególnym, takim jak żłób? Być może wcale nie. Być może ta sytuacja nie była taka oczywista. Oczywistość tej sytuacji jest oczywistością wiary,
nie jakby samego faktu, że odkryć znak, to znaczy spojrzeć z innej perspektywy niż tylko ludzka, spojrzeć poprzez serce, które zostało w pewien sposób poruszone, dotknięte zapowiedzią anioła i dlatego oni mieli tę szczególną wrażliwość, aby spotkać w tym znaku niemowlęcia złożonego w żłobie prawdziwego Mesjasza, tego, który został zapowiedziany. I kiedy go zobaczyli, jak mówi nam dzisiejszy fragment, natychmiast zaczęli rozpowiadać o tym dziecięciu, o tym, co usłyszeli, co zostało im przekazane. I zobaczcie, że w pewien sposób, kiedy oni to obwieszczają, kiedy mówią o tym swoim doświadczeniu, to również Maryja staje się tą, która jest zaproszona do tego, żeby być widzem tej sytuacji. Ona jest zadziwiona, jest w pewien sposób poruszona tym, co mówią pasterze i jak to dzisiejsze słowo mówi, strzegła tego słowa w swoim sercu. Strzegła tego słowa, które zostało jej obwieszczone, ale które w tym momencie stało się ciałem. W języku greckim, którym jest pisana Ewangelia świętego Łukasza, jest użyte słowo rema, oznaczające słowo, ale ono jest jakby równoznaczne z tym hebrajskim słowem dabar, które oznacza i stworzenie, i słowo. Bóg poprzez słowo dabar stworzył świat. I teraz Maryja, kiedy słyszy to, odkrywa, że to, co jest owocem jej łona, to jest to słowo, które stało się ciałem. To jest niesamowicie głębokie doświadczenie. Doświadczyć Boga, który przychodzi na świat poprzez taką kruchość, poprzez tę ulotność, poprzez tę sytuację, która wydaje się taka oczywista, taka zwyczajna, jak ten moment pomiędzy nocą a dniem. Uchwytny i nieuchwytny. Można go złapać, ale można go też nie zauważyć. I dlatego, kiedy Maryja słyszy to słowo, kiedy zostaje obwieszczone przez pasterzy doświadczenie, którego byli świadkami, które stało się dla nich objawieniem Boga, to Maryja z tą ogromną troskliwością, w pełni delikatności, trzyma to słowo w swoim sercu, opiekując się jakby tym słowem. Słyszymy, że Maryja rozważała to wszystko w swoim sercu. To słowo było dla niej takim słowem niesamowicie mocnym, poruszającym słowem, które gdzieś tam dotykając jej serca pozostało jeszcze tajemnicą. I tajemnica tego słowa będzie się realizować przez całe jej życie. I być może dopiero wtedy, kiedy doświadczy śmierci swojego syna i zmartwychwstania, dopiero tę tajemnicę całą przyjmie do swojego serca. Stanie się dla niej tą tajemnicą otwartą, zrozumiałą. Ten fragment mówi jeszcze o czymś bardzo ważnym, że Maryja, kiedy usłyszała to wszystko, złożyła to w swoim sercu. Złożyła to w swoim sercu jakby w takim doświadczeniu dojrzewania, że te wszystkie rzeczy muszą w pewien sposób dojrzeć w naszym życiu, że nie wszystko jest łatwo rozeznać, nie wszystko jest łatwo od razu zrozumieć, nie wszystko jest łatwo zobaczyć, ale potrzebny jest na to ten czas. Czas, w którym Pan Bóg powolutku objawia nam to, co chce tak naprawdę zrozumieć.
nam przekazać. I to jest bardzo piękna chwila, bo ona też przychodzi nam pokazać to działanie Pana Boga w całym naszym życiu. Że my dzisiaj przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego i zostajemy zaproszeni do tego, żeby to Słowo było w naszym sercu. Żeby to Słowo nas dotykało, żeby zapadło gdzieś głęboko w nas, tak jak zapadło głęboko w pasterzy, i żeby w nas dojrzewało, żeby nas prowadziło przez cały kolejny nie tylko dzień, ale przez kolejne etapy naszego życia, kiedy Pan Bóg będzie z nami dialogował poprzez kolejne wydarzenia, kolejne sytuacje, kolejne fakty, żebyśmy mieli odniesienie, co się dzieje. Dzieje się to, co Bóg w naszym życiu postanowił uczynić, aby nas doprowadzić do zbawienia. Dlatego to Słowo dzisiaj jest też Słowem, które my na podobieństwo Maryi mamy złożyć w naszym sercu, mamy je rozważać, mamy tego Słowa słuchać. To Słowo ma się stać dla nas światłem działającego Boga, który przychodzi na Twoje życie, na Twoją codzienność, na Twoje zmagania, na Twoje choroby, na Twoje wątpliwości, na Twoje lęki, na to wszystko, co dzisiaj masz w swoim życiu. Przychodzi to Słowo i obwieszcza Ci, że Bóg wszedł w Twoje życie w taki sposób być może niedostrzegalny, jak ten poranek pomiędzy nocą i dniem. I trzeba być bardzo czujnym, żeby to Słowo nie przeszło obok, żebyśmy mogli je przyjąć, żebyśmy mogli odnieść do Niego nasze serce, żebyśmy mogli odnieść do Niego nasze życie, aby Słowo, tak jak mówi dzisiaj ta Ewangelia, mogło stać się w nas ciałem, aby stało się wydarzeniem, poprzez które, przyjmując je, żyjemy tym samym duchem, tym odniesieniem do Boga żywego, który rodzi się na podobieństwo tego wydarzenia w Betlejem, również w naszych sercach. Jest to piękne słowo i piękne wydarzenie. Bóg, który wchodzi w moją rzeczywistość, do mojego Betlejem, do mojego serca, które jest takie, jakie jest. Kruche, nędzne, biedne, połamane, może zaniedbane, może niepociągające, ale Bóg tam chętnie przychodzi, bo chce, żeby to miejsce stało się miejscem, gdzie rodzi się życie, gdzie przychodzi na świat miłość Boga. Życzę Wam tego, aby to Betlejem, które jest w nas, dzisiaj wyśpiewało hymny radości, żeby stało się tym miejscem pełnym obecności Boga, który poprzez aniołów obwieszcza. Chwała na wysokości Bogu, który objawia swoją miłość ludziom, którzy gotowi są to Słowo usłyszeć, którzy są ludźmi dzisiaj tej dobrej woli, którzy gotowi są zaryzykować dla tego Słowa również całą swoją egzystencję. Niech Pan napełni Was swoją obecnością, abyśmy byli dzisiaj tym chodzącym żłóbkiem, który przynosi radość całemu światu. Narodził się Zbawiciel, przynosi przebaczenie, przynosi odkupienie grzechów. Amen.